Witam Was, drodzy, na dzisiejszym rozważaniu. 24 czerwca. Pierwsze hasło, które nasz Kościół wybrał na ten dzień, pochodzi z psalmu 19, gdzie czytamy tak. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. A także z Ewangelii Łukasza w rozdziale 3, gdzie w wersetach 10 i 11 czytamy tak. Pytały Jana tłumy, co więc mamy robić? On odpowiadając powiedział im, kto ma dwie suknie, niech da temu, które nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Drodzy, 24 czerwca to już także równo 6 miesięcy przed narodzinami naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzień narodzin proroka Jana Chrzciciela. Hasło na ten dzień nasz Kościół wybrał z Ewangelii Jana, gdzie w rozdziale 3, w wersecie 30 czytamy tak. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Drodzy, prorok Jan Chrzciciel jest uważany za ostatniego proroka Starego Testamentu. Ostatni, który zapowiadał przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dosłownie tuż przed działalnością Mesjasza działał on. Był tym, który był głosem wołającego na pustyni. Tym, który wzywał do tego, żeby wyrównać na stepie drogę dla naszego Boga. Prorok Jan Chrzciciel doskonale wpisywał się w przesłanie pozostałych proroków starotestamentowych, przede wszystkim tych starszych, tych, którzy działali jeszcze tuż przed niewolą babilońską. Prorok Ozeasz, Amos i ci tak zwani prorocy starsi wzywali Izrael do tego, żeby przestali czynić nierówności, żeby biedni przestali się bogacić kosztem ludzi uboższych. Prorok Izajasz w wersecie 40 powiedział, niech zostanie podniesiona każda dolina, niech wszystkie góry i wzgórza się obniżą. To jest to wezwanie, które w Ewangelii Jana, jak czytamy, zacytował prorok Jan Chrzciciel. To oczywiście oznacza, to jest oczywiście bardzo wymowny obraz do tego, żeby nierówności zniknęły ze społeczeństwa. Ale zanim nierówności znikną ze społeczeństwa, one muszą zniknąć z naszych serc. Dokładnie do tego wzywali prorocy, żeby odmienić serca, bo dopiero z odmianą naszych serc może iść odmiana naszej społeczności, naszego życia. Bo bez przemiany serc nawet najpiękniej zwiastowane Słowo Boże jest po nic. Całkiem niedawno czytałem historię pewnego człowieka na pewnym forum internetowym. Wierzący człowiek, syn, przepraszam, przyjaciel syna pastora z Kościoła Zielonoświątkowego. Chodził na wszystkie spotkania młodzieżowe, jeździł na wszystkie obozy. Do pewnego dnia, kiedy przyjechał pewien kaznodzieja ze Stanów Zjednoczonych, przyjaciel tego właśnie pastora, przyjechał i wygłosił płomienne kazanie. Ten człowiek, który opowiadał tę historię, nie pamiętał, o czym było to kazanie, ale pamiętał, że później poszli do domu tego pastora i on jako przyjaciel rodziny też został zaproszony. I ten młody człowiek powiedział, że nie mógł tego rozpoznać, tego kaznodziei, w porównaniu z tym, co mówił na ambonie, a w porównaniu z tym, co mówił w tym domu. Na ambonie mówił oczywiście o Bożej miłości, o tym, że ona pochodzi wyłącznie z Bożej łaski, że nikt z nas nie jest w stanie zasłużyć na to, bo wszyscy jesteśmy upadli, ale miłość Boga jest tak wielka. A tam przy prywatnej rozmowie wylewały się najgorsze pomyje, ksenofobiczne, homofobiczne, seksistowskie i tak dalej. I ten dysonans w młodym człowieku był tak duży, że nie mógł sobie z tym uporać. Nie potrafił się pogodzić z tym, co usłyszał na ambonie i z tym, co usłyszał przy tej prywatnej rozmowie, aż w końcu ten młody człowiek odszedł całkowicie od Kościoła i od Boga. Myślę, że nikt nie ma prawa mieć mu za złe i mam tylko nadzieję, że Wszechmogący Bóg wybaczy temu kaznodziei, że swoim zachowaniem
odwiódł tego młodego człowieka od Boga. Jak wielu ludzi takich jest, którzy mówią, że Bóg jest miłością, a później swoim zachowaniem temu przeczą. Co zwiastował Jan Chrzciciel? Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Zwiastował nie kary za te czy inne przewinienia, ale przyjście tego, który odkupi grzechy świata. Nawet ci prorocy Starego Testamentu, którzy wspominali o tym, że za zachowanie Izraela czeka ich kara, to zawsze dodawali, że Bóg tego nie chce. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jerozolimy i wołajcie do niej, że czas jej służby się dopełnił, jej wina odpuszczona. Bóg zapowiedział, że odpuści grzech, jaki by on nie był. Jezus Chrystus w Ewangeliach oczywiście nie raz się gniewał, ostro reagował, raz nawet wziął sprawę w swoje ręce, można powiedzieć, i biczem przepędził kupców ze świątyni, ale zauważmy, nigdy nikogo nie ukarał. Wybaczał wszystkim, nawet swoim oprawcom na krzyżu, bo Bóg nie chce śmierci bezbożnego. Dzięki prorokom Starego Testamentu, od Ozeasza do Jana Chrzciciela, nasze serca powinny być przygotowane na przyjście Boga, który jest miłosierny i litościwy. Ale ta świadomość powinna odmienić nasze serca. Czy i my jesteśmy gotowi na Jego przyjście w naszym życiu? Czy jesteśmy gotowi przebaczyć naszym bliźnim, wziąć pod opiekę podróżnych, uchodźców, wspomóc biednych i ucieśnionych? Na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć w swoim sercu. Ale pamiętajmy, że i do nas są skierowane te słowa proroka Izajasza. Przygotujcie na pustyni drogę Pana i wyrównajcie na stepie drogę dla naszego Boga. Amen.